Jest pan organizatorem spotkania wokół filmu Walka z szatanem Konrada Szołajskiego. Dlaczego zdecydował się pan pokazać ten film studentom psychologii? Myślę, że zjawiska egzorcyzmów są coraz bardziej powszechne w Polsce. Jeśli ktoś studiuje psychologię, wybiera ścieżkę psychologii klinicznej, to z całą pewnością w pewnym momencie zetknie się z tym problemem. Wydaje się, że budowa świadomości studentów o tym, czym są egzorcyści, jakie są niebezpieczeństwa stosowania egzorcyzmów, jest tym elementem, który powinni poznać. Czym szybciej, tym lepiej. Myślę, że lepiej uczyć studentów, niż potem dopiero zmieniać świadomość psychologów dojrzałych, dorosłych. Tylu ludzi cierpi, gnębionych przez nieczyste duchy. Tylu ludzi potrzebuje pomocy. Maksymalnie dużo czasu zacząłem poświęcać na służbę uwalniania. A jak często wśród psychologów czy psychiatrów zdarza się zainteresowanie egzorcyzmami? Czy są w ogóle osoby, które zajmują się badaniem tego zjawiska? Prawdę mówiąc, nie wiem. Nie jest to moja domena. Ja jestem psychologiem społecznym, nie psychologiem klinicznym, ale nie słyszałem. Znaczy to, że nie jest to powszechne, ale być może jakieś pojedyncze osoby są. W Polsce, z tego co wiem, nikt z psychologów, naukowców bardzo poważnie do tego nie podchodzi. Nie jest tak, że ktoś zajmuje się tym w taki zdyscyplinowany i konsekwentny sposób. Czy ten dokument zmienił w jakiś sposób pana postrzeganie egzorcyzmów? Tak, ponieważ zdałem sobie sprawę z powszechności tego zjawiska. Wydawało mi się, że to jest coś bardzo, bardzo rzadkie, że dotyczy bardzo niewielkiej liczby osób. Z filmu dowiedziałem się, że tak nie jest. Wydawało mi się również, że naiwnie, to był mój błąd, wydawało mi się również, że z egzorcyzmem jest tak, że jest to działanie jednokrotne i albo przynosi skutek, albo częściej nie przynosi skutku, natomiast dowiedziałem się z filmu, że bardzo często trwa to latami, przynosząc bardzo krótkotrwałą 24-godzinną, 48-godzinną poprawę, a potem objawy patologiczne wracają ze zdwojoną mocą. W imieniu Jezusa! Puść jego ciało! Jaki był pana najważniejszy cel, który przyświecał kręceniu tego reportażu? No, mam nadzieję, że to nie jest tylko reportaż, ale że to jest film, że to jest dokument, bo jest pewna różnica. To powinno być na tyle pogłębione, że za pół roku, rok, a może 10 lat dalej będzie można na to patrzeć i widzieć coś więcej niż te fakty. A główny powód był taki, zobaczyłem własnymi oczami coś, w co nie mogłem uwierzyć. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje i to moje zdumienie, ten szok, który przeżyłem, jak niewierny Tomasz, że tak powiem, tego mogłem dotknąć, to chciałem to przekazać widzom. Z Tobą błogosławionaś Ty, błogosławionaś Ty między niewiastami. A czego oczekuje Pan od publiczności? Jakich reakcji, jakich głosów spodziewa się Pan po obejrzeniu tego dokumentu? No, ja bym po prostu chciał, żeby ludzie się zastanowili, bo film raczej stawia pytania niż odpowiada. Film pokazuje pewne fakty i podaje interpretacje tych faktów z różnych punktów widzenia. Z punktu widzenia księdza, z punktu widzenia osoby wierzącej, świeckiej, z punktu widzenia historyka religii i z punktu widzenia psychiatry. I teraz mamy rzeczywiście do czynienia z problemem, który no, jest bardzo złożony i jeśli na niego spojrzymy tylko bardzo wąsko, mówiąc, że na przykład nie można pewnych rzeczy robić, albo trzeba koniecznie pewne rzeczy robić, no to nie rozwiążemy tego problemu. Mnóstwo ludzi ma problemy psychiczne, duchowe. Jak im pomóc? Co będzie najbardziej skuteczne? Jak uniknąć pewnych nadużyć, które niewątpliwie istnieją, ale jak też, że tak powiem, wykorzystać to, żeby no, to pewne zjawisko istnienia pomocy w kościele dla takich osób, żeby rzeczywiście tym ludziom pomagać, a nie tworzyć jeszcze gorszej sytuacji pewnych psychoz, w które są czasem wprowadzane te pacjentki. I błogosławiony Jezus, Twój Syn. Na 100% to, co tu jest na tym filmie pokazane, to jest manifestacja złego.